Tak, jest to kolejna wystawa 12 października. Zapraszamy na wernisaż o godzinie 18. Jest to bardzo taka nietypowa wystawa. Wystawa wspólnie się wystawia Zbigniew Natganiec, artysta opolski i nauczyciel w opolskim plastyczniaku, oraz trzej jego byli uczniowie: Tomasz Rus, Radek Szlaga i Gregor Gąsior. Pierwotnie z założenia miał to być taki hołd dla inspirującego nauczyciela, natomiast wystawa się na pewno rozwinęła ponad tą konwencję takiego hołdu i stała się również swego rodzaju artystyczną konfrontacją. No i ta konfrontacja, można powiedzieć, była nieunikniona, bo pracują nad wystawą czterej artyści pracujący na bardzo określonym zestawie form, przez lata wypracowanym, zajmując się bardzo określonymi tematami i motywami, które ich interesują, też które przez lata cały czas jakoś tam drążyli. A więc zawartość wystawy jest taką trochę wynikową zetknięcia tych czterech dosyć zamkniętych światów, a właściwie takiego, można powiedzieć, zderzenia. Cały czas pracujemy na salach, cały czas koncepcja się ulega zmianie, artyści wspólnie tą wystawę przygotowują, także cały czas jakieś tam ingerencje i jakieś takie kontakty i dialogi i prace występują, więc cały czas w tej chwili jeszcze ta forma przestrzenna ulega ciągłym przemianom. No a efekt tego wszystkiego zobaczymy 12 października o godzinie 18. Myślę, że prace będą trwały jeszcze w czwartek, więc naprawdę to będzie na świeżo wszystko przygotowane.